cześć, witamy. Tak, nie szczęście ten dowcip, bo to podobno w ogóle Google jest literówką. Pomylili się. Ale to stała historia. Tak, niestety Antonio, który znaczy za granicą jak za granicą, on już mieszka w Polsce, to jest u nas, jest szefem naszego biura. Więc to też taki oszukiwany trochę. Ktoś z zagranicy, ale no niestety tak nastąpiło pewne wydarzenie, które spowodowało, że będziemy go zastępować. Mam nadzieję, że to dobrze zrobimy. Ja tylko chwilę wstępu. Ja jestem, nazywam się Jarek Uśmiewek, jestem menadżerem zespołów cloudowych, które pracują nie w tym budynku, tylko w tym budynku gdzieś tutaj dla was obok. Obok Intercontinentala. Ja wcześniej pracowałem w ogóle przez 8 lat w Asseco, a teraz od 8 lat pracuję w Google. I pierwsza rzecz, która mi rzuciła w ogóle na kolana, to była skala zjawiska. Skala, dlatego że od początku, jak dołączyłem, to pracowałem w zespole zarządzającym data centrami. To się u nas nazywa Technical Infrastructure. To jest wspólny zespół jeden, który zarządza wszystkimi data centrami Google, znaczy nie zarządza, w sensie pisze oprogramowanie do zarządzania. Piszę oprogramowanie do zarządzania tymi data centrami, czyli taki nasz wewnętrzny cloud de facto, tak? To był nasz wewnętrzny cloud. Wcześniej pracowałem dużo przy optymalizacji baz danych i różnych takich rzeczach, więc mi się to spodobało. I to co mi, taka anegdota, którą może którą lubię czasem opowiadać, ale może tutaj jeszcze nie podałem, jest taka, że jedną z pierwszych rzeczy, którą zauważyliśmy i przy tej skali wykorzystania samej ilości maszyn, którą mamy w Google, była taka, że tam budowaliśmy akurat system do monitorowania tych datacentów, zbierania danych o zużyciu procesora i tam dodawaliśmy liczby, tak? I jakby wszyscy wiemy, 2 plus 2 równa się 4, a to był pierwszy moment, kiedy się dowiedziałem, że na procesorach Intela to nie jest prawda. Na procesorach Intela 2 plus 2 plus równa się 4 z prawdopodobieństwem 99, ileś tam, a jak się przetwarza pewne ilości danych, to trzeba wziąć pod uwagę całą dystrybucję możliwych odpowiedzi na dodawanie 2 floatów o wartości 2. I to wtedy jakby zrozumiałem, jaka jest różnica między pracą, że tak powiem, na mniejszą skalę, a na troszeczkę większą. I dlatego bardzo się ucieszyłem w momencie, w którym zaczęliśmy udostępniać też tą infrastrukturę na zewnątrz. I dlatego cały cloud, który na świecie, jednak z naszej obserwacji na zachodzie i w szczególności w Stanach jest dużo bardziej zaawansowany. W Polsce to powoli maczkuje, ale ja się cieszę, że tak dużo osób tutaj jest i idzie w tą stronę clouda, bo my też jakby w Google przez te wiele lat budowaliśmy wspólną infrastrukturę po to, żeby pomagać deweloperom, żeby każda firma nie musiała od początku budować tego wszystkiego, co Tomek tak pięknie opowiedział, jak to w supermarkecie w Dubaju można z użyciem istniejących komponentów bardzo szybko w 10 dni coś zbudować, zamiast budować od zera. I na podobnej zasadzie budowaliśmy też szereg narzędzi maszyn learningowych. Najpierw każdy zespół znowu scrollował sobie od początku, w cudzysłowie na maszynach wirtualnych, przez analogię do Tomka prezentacji. No ale potem stwierdziliśmy, że warto zrobić to wspólnie i zacząć te narzędzia budować, takie, żeby wszystkie zespoły to mogły wykorzystywać. Michał za chwilę wam opowie, który jest specjalistą maszyn learningu, ja mam maszyn learningu praktycznie nie wiem nic. Opowiem wam, jak to się rozwijało w Google, jak u nas, na jaką skalę już wykorzystujemy machine learning i też jak teraz wszyscy inni użytkownicy poza Google też mogą z tej naszej infrastruktury, którą przez te kilkanaście lat budowaliśmy, skorzystać. Dziękuję. Dzięki. Tak, więc wiele osób nie wie, słyszało o kampusie Google'a warszawskim, ale często się zdarza, że powinien słyszeli o naszym biurze inżynierskim i stąd też ten wstęp i slajd. Więc o czym będziemy opowiadać? Krótki wstęp o learning, bo w zasadzie to jest jakby ważne, żeby się zorientować o co chodzi w tej kwestii, żeby zrozumieć skąd się wziął machine learning. A w środku będzie TensorFlow, który jest głównym elementem tutaj tej historii i tak naprawdę gra rolę główną w tym kontekście. To na pierwszej prezentacji też było trochę wstępu o deep learningu, więc... Tak, no to będzie bardzo szybki wstęp o deep learningu. Więc to jest klasyczny przypadek, gdzie mamy bardzo prostą dwuwymiarową przestrzeń, tak? I mamy dwa rodzaje obiektów i chcemy je sklasyfikować, więc jak to zrobić? No bardzo łatwo, pytanie może do was, kto miał do czynienia z jakimś modelowaniem redukcyjnym lub bardziej data driven rzeczami. Wszyscy. No właśnie, to jest bardzo, bardzo prosty problem, tak? Dwa wymiary, wystarczy narysować linię. A jak narysować linię, no musimy sobie taką nierówność stworzyć i dobrać wagi. Może te wagi dobrać sobie ręcznie, bardzo łatwo w tym przypadku.
I teraz, co może się stać, jakbyśmy chcieli te bugi automatycznie dobrać, to co możemy zrobić? Użyć jakiegoś algorytmu, który będzie to optymalizował za nas, tak? Jednym przykładem, który teraz jest bardzo szerokim zastosowaniem, jest gradient descent, tak? Czyli liczymy gradient, mając dane i dostosowujemy parametry. No i super, zadziałało, tak? Pięknie, tu trafimy rozdzielić te dwa zbiory danych przy pomocy dobierania wag za pomocą stochastic gradient descent czy gradient descent, tak? Po prostu nic prostszego. Co z taką przestrzenią, troszeczkę bardziej nieliniową, jak chcemy rozdzielić te dwa punkty? Co możemy zrobić? No możemy zastosować, tak jak poprzednio, taki sam schemat, tylko wymiar bardziej skomplikowany. To możemy zamiast jednego... Tak, on jest tylko troszeczkę bardziej skomplikowany, dlatego, bo na wejściu mamy nadal dwa wymiary jedynie, tak? To jest nasze wejście. To są tak zwane wewnętrzne warstwy i też warstwa zewnętrzna i tutaj ostatecznie mamy odpowiedź. Więc każdy z tych neuronów to jest taka prosta funkcja liniowa, zakończona jakimś nieliniową funkcją, nieważne jakąkolwiek liniową. Gdyby te wszystkie warstwy miały tylko liniowe funkcje, tak, to wyjście też było liniowe i byśmy sobie nie dali z separacją punktów w tej przestrzeni bardzo prostej. Co to jest ważne? To jest nic nowego, tak? Możemy zastosować dużo innych metod, żeby uzyskać ten efekt. Support vector machines, drzewa klasyfikacyjne, rasy losowe i pewnie dziesiątki innych nawet też, tak? Więc po co mamy korzystać z sieci neuronowej tutaj, skoro tamte inne też dadzą nam dobre rezultaty? Nie ma tak naprawdę powodu, ale tutaj się zaczynają powody, tak? Zamiast tych dwóch wymiarów, które poprzednio mieliśmy na wejściu, mam obrazek. Ten obrazek jest w przestrzeni, no powiedzmy 100 na 100, to jest, o których weźmy troszeczkę mniej niż na tym przykładzie. Czyli to jest 10 tysięcy wymiarów razy 3 kolory, to będzie 30 tysięcy wymiarów, tak? Czyli na wejściu mamy zamiast dwóch wymiarów, mamy 30 tysięcy wymiarów i to troszeczkę zmienia postać rzeczy. Bo jak rozpoznać, że to jest kod? Co możemy zrobić? Przestawi go podziałać? Drugi. Okej. Pierwszy wymiar się skończył. Ha, jest to. Dobra, jak możemy rozpoznać, jak możemy stworzyć funkcję, która rozpoznaje, czy to jest kot, czy to jest pies? Myszą. Tak. Okej, ale chcemy to zaimplementować na maszynie, tak? Na pieszynce. Więc tutaj się zaczyna problem i właściwie do w zasadzie 5 lat temu mniej więcej nadal to, co się robiło, to się ręcznie robiło tak zwany feature engineering, czyli jacyś specjaliści wizji starali się ręcznie zdefiniować jakieś filtry, które będą wykrywać cechy związane z tym obrazkiem, na przykład, że ten obiekt jest puszysty na tym jędrzura, albo że ma wąsy, uszy i tak dalej. Ale jeżeli byśmy chcieli wykorzystać to, co ludzie wierzyli od 50 lat, że to zacznie działać w końcu, tak? Czyli te sztuczne sieci neuronowe. Przy użyciu tego algorytmu, który pokazywałem przed chwilą, tak? Czyli gradient descent, liczymy gradient gdzieś na jakichś wagach i staramy się optymalizować, to nie działało. Tak? Zaczęło działać dopiero kilka lat temu. I stąd się m.in. wziął TensorFlow i stąd się wziął Cloud Machine Learning. Więc to jest dość istotny przypadek. Tak jak wspomniałem, to nie działało. Tak jak widzieliśmy na tym pośrednim przykładzie, mieliśmy kilka warstw. Tutaj mamy jeszcze ich więcej. Na wejściu mamy jakąś wielowymiarową przestrzeń. W kontekście narzędzia TensorFlow nazywamy to Tensor. Tak naprawdę to jest trochę bardziej fancy nazwa dla wielowymiarowych macierzy. I przepuszczamy to przez wiele warstw neuronów. Każdy neuron bierze kombinację liniową neuronów z poprzedniej warstwy i stosuje jakąś nieliniową funkcję i wypływa wyjście. Co ciekawe, tą nieliniową funkcją jest w tej chwili najczęściej stosowaną jest tylko prosta liniowa funkcja, która się wygląda w ten sposób i to nazywa się Tight Linear Unit. I ta nieliniowość jest niesłychanie prosta, tak? Do zera jesteśmy na zerze, a od zera zaczynamy, przetwarzamy tą funkcję identycznościową. Ta
tak to mniej wygląda. A tutaj wydaje się, że to jest pies i oczywiście pies prawdopodobnie. A tam kot jest na dole. A tutaj jest kot, tak? Cała niesłychana rzecz, to widzisz na tym slajdzie, że to, co robili ludzie ręcznie jeszcze kilka lat temu, zajmowali się ręcznie inżynierią w tych cech, tak? W tej chwili o dziwo, cała ta hierarchia cech, czyli na najniższym poziomie jakieś linie, na najwyższym poziomie tekstury, na jeszcze wyższym poziomie bardziej złożone funkcje. I to, co się stało, zaczęły działać strategie oparte na optymalizacji związanej z gradientami, czyli biorąc dane i biorąc taką wielowymiarową sieć neuronową, jak tutaj, jesteśmy w stanie, mając dużo zbiór danych, nauczyć wagi w tych wszystkich częściach, i jest bardzo dużo, bo setki milionów, a czasami nawet miliardy, tak? Więc ludzie sobie nie wyobrażali, że to zacznie w końcu działać, a jednak zaczęło, bo kilku badaczy było bardzo upartych, tak? I to, co się jeszcze zmieniło w międzyczasie, pojawiły się zbiory danych, tak? Większe zbiory danych niż wcześniej. To jest przykład ImageNet, gdzie mamy milion obrazków i 1000 klas. Ten zbiór bardzo się mocno przyczynił do tego, że te strategie zaczęły działać. Druga rzecz to są GPUs, czyli obliczenia na sprzęcie, który został pierwotnie stworzony dla graczy, przyłączył się do tej rewolucji. No i to są tak naprawdę dwie najważniejsze rzeczy. Trzecia rzecz to są jakieś triki związane ze strategiami uczenia tej sieci. Ale tutaj tak naprawdę się niewiele zmieniło od lat 90. Więc to jest ciekawe. I co jest jeszcze dość ciekawe, to że na tym zbiorze danych algorytmy, które wielowarstwowe sieci neuronowe, dają lepsze rezultaty niż ludzie, tak? Czyli wydaje się to dość nieintuicyjne, ale jeżeli mamy do rozpoznania na przykład 100 raz psów, to już zaczyna być wyzwanie, tak? Nawet dla ludzi. A te teraz wielowarstwowe sieci potrafią sobie z tym poradzić. Czyli poziom błędu, jeżeli chcemy przewidzieć 5 najbardziej prawdopodobnych, 5 najbardziej prawdopodobnych kategorii, to że rzeczywiście obrazek w tej kategorii jest tej kategorii, które przewidujemy, w tej chwili błąd jest na poziomie mniej niż 5%. Tak? I dla porównywania, jaki był wykonany eksperyment, gdzie człowiek się chciał rzeczywiście nauczyć, tak jak się uczą sieci neuronowe, rozpoznać, co jest na obrazach, czyli wziął zbiór treningowy, oglądał ten zbiór treningowy, uczył się przyporządkowywać te 100 kategorii, 100 klas psów, 100 różnych gatunków psów, i potem na zbiorze testowym rzeczywiście próbował to zrobić i miał też w granicach 5% błędu, co w tej chwili jest jakby te algorytmy związane z sieciami neuronowymi w wizji mają rezultaty porównywalne i lepsze. Więc tak wygląda taka sieć, ona jest przykładowa, która ma tego rzędu wyniki. Jak widać, to jest bardzo dużo warstw różnego typu. Bardzo ważną taką jest cykl konwolucyjny tej transformacji, gdzie od wielu, wielu lat, właśnie od 60. było podejrzenie, że rzeczywiście sieć neuronowa w organizmach żywych rzeczywiście tak działa, tak? Jak próbują to opracować te sieci konwolucyjne. Te prace trwały wiele, wiele lat i ostatecznie zostały w tej chwili, stały się state of the art. Kolejny przykład. Gdzie taką sieć neuronową wielowarstwową opartą na sieciach konwolucyjnych łączymy z siecią rekurencyjną, możemy się nauczyć przyporządkowywać podpisy do stref. To jeszcze kilka lat temu się wydawało niemożliwe, tak? Jeżeli ktoś zajmował się data science, powiedzmy 5-10 lat temu, to jakby ten powiedział, że to się stanie, to by powiedział, może za 10, może za 20, może za 50, nie wiadomo kiedy lat, a to się stało teraz. Czyli mając taki zbiór uczący i łącząc dwa typy sieci, jedno właśnie wielowarstwowe konwolucyjne plus rekurencyjne, możemy wziąć taki obrazek.
i dostać podpis, że tutaj mamy toxic and rubbish next log. To jest dość interesujące. Co ciekawe, teraz ten research związany z tym tematyką bardzo przyspieszył i możemy iść w drugą stronę, czyli również z opisu możemy wygenerować zdjęcie, tak? Czyli tutaj jesteśmy w przestrzeni, która ma dziesiątki tysięcy, setki tysięcy wymiarów, ale przy pomocy tych technologii opartych na deep learningu w sieciach możemy znaleźć jakby rozmaitość w tej stutysięcznowymiarowej przestrzeni, mniej wymiarową, na której leżą wszystkie obrazki, gdzie mamy psa siedzącego obok psa na plaży, tak? To jest dość to jest dość ważny wynik, jeżeli ktoś by się chciał mocniej zainteresować tym tematem. No i nagle, tak jak przez dziesiątki lat te sieci wielowarstwowe uczone przy pomocy optymalizacji opartej na gradientach nie działały i zaczęły działać i jednocześnie wykosiły wiele różnych obszarów, tak? Czyli w tej chwili dają state of the art wyniki speech recognition, image recognition, machine translation i tak dalej. Kolejny ciekawy przykład Go, który jest oczywiście o tym nie ma wdrożenia. Go jest ciekawym przykładem, ponieważ jest kilkaset rzędów bardziej skomplikowane niż szach, jeżeli chodzi o liczbę możliwych kombinacji, dlatego bo jest większa plansza i dłuższe gry i tak dalej, tak? Czyli kilkaset rzędów wsparty, więc nie ma możliwości rozwiązania tego brute force, tak jak działa z Big Blue, tego problemu. I też właściwie nikt się nie spodziewał, że Go kiedykolwiek będzie wygrał dobrze, kiedykolwiek, co znaczy kilkadziesiąt lat, tak? A w zeszłym roku wygrał AlphaGo stworzony przez DeepMind z chyba drugim najlepszym na tamten moment zawodnikiem. Więc coś się dzieje w tym temacie interesującego. To, co jest ważne tutaj, że te same sieci, które, ta sama architektura tej transformacji, która się nazywa convolutional transformation, pozwoliła pominąć trochę ten brute force, tak? I to rozwiązanie, to jest AlphaGo, które wykonywało te ruchy, w pewnym sensie jakby patrzy na planszę, tak? I może ocenić tą planszę, jakby patrząc na nią, dzięki temu, że korzysta z tych transformacji, które się sprawdzają też dobrze przy algorytmach związanych z wizją. To jest ciekawy przykład. Jeden moment, w jednej z partii, kiedy ten komentator będący najlepszym Europejczykiem, chyba z tego co pamiętam, grającym w Go, nie wierzy, nie myśli, że to co zasugerowała osoba układająca kamyczki za AlphaGo na planszy, się pomyliła, tak? Czy to trochę widać w jego mimice. To jest ten ruch, którego ludzie nigdy nie wykonywali w tym kontekście, tak? Więc po chwili zastanowienia jednak położył ten kamyczek na planszy, a Lizzie Dodd, który był tym mistrzem, który grał w Go, opuścił salę na chwilę, żeby przemyśleć, co się stanie dalej. No i co się stało dalej? Ten ruch na tej linii, gdzie ludzie w ten sposób nie grali do tamtego momentu, zadecydował jakoś w dalszej części rozgrywki. Irek dawaj na ten o zwycięstwie, ale tak? W tej potyczce. Więc teraz tak, jak te technologie stosowane są w narzędziach Google'a? Kilka przykładów. Pierwszy przykład, najlepsza poprawa w jakości rankingu od 2 lat w wyszukiwarce odbyła się przy pomocy technologii związanej z Deep Networks i jednocześnie jest to trzeci najlepszy Sighted Signal. Mniej może to istotny biznesowo przykład, ale Google Photos działa całkiem nieźle. Potrafi rozpoznać nawet diodę zrobionego z włóczki. Kolejny przykład machine translation w Google, to jest Twitter, jest oparty na głębokich sieciach neuronowych. Tak jak wspominałem, te sieci są naprawdę głębokie i duże
i w momencie już tak odsetek milionów wag przechodzą w miliardy wag. Także że to się udaje uczyć przy zastosowaniu stochastic gradient descent jest dość nieintuicyjne. I tak jak mówiłem, właśnie dzięki temu, że kilku researcherów było bardzo, bardzo upartych, w końcu się to stało możliwe, bo prawie kilka, jak ktoś się zajmował tym tematem kilka lat temu, to raczej nie wierzył, że jest to możliwe. Ale jest. Tak? I możliwa jest na przykład translacja języków, których wcześniej jakby, jeżeli potrafimy trochę tłumaczyć z języka A do B i z B do C, to w tej chwili potrafimy też tłumaczyć z języka A do C, co jest dość ciekawe. Kolejny przykład, jeżeli ktoś używa inboxa na komórce, to musi korzystać z automatycznie generowanych odpowiedzi. To działa w oparciu o rekurencyjne sieci neuronowe, jakby w oparciu o historię konwersacji proponowane są warianty odpowiedzi. Tak? I okazuje się, że 10%, są na tyle dobre, że 10% wszystkich odpowiedzi używanych, wysyłanych online z inboxa jest właśnie tworzonych w oparciu o ten automatic reply. Kolejny mały przykład, DeepMind po sukcesie z AlphaGo został poproszony o rozwiązanie, które mogłoby poprawić, zoptymalizować chłodzenie data centers w Google. I znowuż, głębokie sieci neuronowe plus inny obszar badań reinforcement learning, związany z reinforcement learning, co ciekawe, to też jest dziedzina researchu, która prawie totalnie wymarła do kilka lat wstecz, dopiero zaczęło, jakby odżyła. Udało im się zoptymalizować, kręcąc wszystkimi pokrętami związanymi z chłodzeniem data center, zoptymalizować w tej chwili do chyba najlepszego wyniku, jeżeli chodzi o tam sieć, taki współczynnik PUI, tak, czyli jakby moc wykorzystana do obliczeń do całej mocy. Kolejny przykład. Nie wiem, czy ktoś skorzystał z tej aplikacji, ja widziałem kiedyś w ruchu, ale sam z niej nie korzystałem. Też jest to, co... To jest sporo do zastanowienia. To jest podsumowanie, jakby adopcja narzędzi deep learningowych w repozytorium z kodu Google'a. Z czasem jakby bardzo rośnie. Czasem bardzo rośnie. Dziękuję za promo. Za chwilę powiem kilka słów o TensorFlow i ten TensorFlow mniej więcej się pojawił gdzieś tutaj chyba. Ułatwił jeszcze adopcję machine learning. Jest to w zasadzie taka technologia, która umożliwiła ten wzrost, duże części. Zobaczymy? Więc skąd się wziął TensorFlow? TensorFlow jest narzędziem drugiej generacji Google. Pierwszym się nazywał DeepBelief na podstawie doświadczeń z DeepBelief, które były narzędziem stworzonym głównie mając na celu duże wdrożenia i wewnątrz Google'a, brakowało w tym DeepBelief trochę elastyczności, czyli on się samo nadawał do researchu. Stąd się wziął m.in. TensorFlow. Czyli tak, kto używa takich narzędzi machine learningowych? Używają data scientists, używają deweloperzy, używają researcher, używają badacze. Badacze są, właśnie byli troszeczkę zapomnieni DeepBelief, a research w tym obszarze bardzo szybko szedł do przodu, więc stąd m.in. TensorFlow. Więc to są cechy, które jakby dla badaczy są bardzo ważne, czyli self-suppression, skalowalność i tak dalej.
Jak działa TensorFlow? W TensorFlow specyfikujemy najczęściej w Pythonie, bo to jest najbardziej popularny interfejs, graf obliczeniowy. Ten graf obliczeniowy, jak sama nazwa wskazuje, głównie polega na operacji z dziedziny algebry liniowej, z przetworzenia jakichś danych, jakiegoś wyjścia w oparciu o jakieś wagi. Tak? I te wagi będziemy optymalizować jeszcze w użyciu stochastyka i testów. Bardzo ważne jest to, że te grafy mogą być duże i bardzo ważne, jeżeli chodzi o TensorFlow, jest to, że te grafy mogą być naprawdę dowolne. Czyli to, co widzimy tutaj, to jest przykład takiego grafu. On może wyglądać trochę jak jakiś graf z narzędzia ETL-owego być może, na pierwszy rzut oka. I jaka jest główna różnica, która odróżnia ten graf od w naszym kontekście maszyn learningowym od grafu z narzędzia ETL-owego. Możemy zróżniczkować ten graf, tak? Właśnie możemy go stosować stochastic gradient descent na wagach przy użyciu danych zoptymalizować jakiś proces, najczęściej właśnie model, który dokonuje predykcji, sekwencji, analiz sekwencji, predykcji kolejnych elementów sekwencji, lub wszystkiego, lub jakichś bardziej klasycznych optymalizacyjnych zadań, najczęściej właśnie opartych na gradientach. Jak to się dzieje, jak to jest możliwe? Generalnie każdy element tutaj jest jakimś małym modulikiem. Ten modulik wykonuje jakąś operację, najczęściej właśnie z dziedziny algebry liniowej, ale jednocześnie zapewnia możliwość zróżniczkowania siebie. I dzięki temu, że ten TensorFlow pozwala zbudować ten wielki graf i zróżniczkować go w całości, to narzędzie święci takie sukcesy. TensorFlow pozwala rozdzielić te obliczenia na wiele GPUs i na jednym komputerze, jak również na wiele różnych komputerów. Sam rdzenie narzędzia jest zaimplementowany w C++. Na wierzchu mamy najszerzej używany frontend w Pythonie. Ten slajd jest troszeczkę nieaktualny, ponieważ od dosłownie 2 tygodnia dostępny jest TensorFlow 1.0. W tym TensorFlow 1.0 pojawiło się dużo warstw, które nie wymagają od nas zejścia na najniższy poziom operacji związanych z algebrą liniową, ale możemy budować całe takie wydawactwo na sieci w bardzo, bardzo wygodny sposób. W zasadzie w kilkunastu liniach w Pythonie możemy zawrzeć jakby transformację i specyfikować takie grafy, które wewnątrz, w środku mają setki takich węzłów, które wykonują operacje, tysiące, dziesiątki tysięcy. Wcześniej to nie było możliwe. Jeden z takich przydatnych bibliotek, które są jakby na tym rdzeniu stworzone, nazywa się Keras i właśnie od TensorFlow 1.0 jest tam dostępna. Warto się tym zainteresować, tąże wersją TensorFlow, bo jest naprawdę ma wiele ciekawych rzeczy w środku. I także jeszcze podsumowując, co najczęściej chcemy w tym grafie zawierać w kontekście machine learning, głębokie sieci, konwolucyjne sieci i rekurencyjne sieci. Jeżeli chodzi o sieci rekurencyjne, to najczęściej mam do czynienia z siecią, która się nazywa LSTM. I też jest dość interesujący jakby fakt, że została jakby publikacja, która opisuje tą architekturę, ten jakby podmodulik tych wielkich sieci pojawiła się w późnych latach 90. i też była nieużywalna w zasadzie do niedawno. A w tej chwili wszędzie, gdzie mam do czynienia z przetwarzaniem sekwencji,
jest właściwie no, na każdej prezentacji, w każdej publikacji pojawia się LSTM, tak? Czyli Long Short Term Memory at Work. I teraz może kilka słów o skalowalności, tak? Czyli mamy, możemy ten tensor, możemy działać na bardzo różnych poziomach abstrakcji, od samej algorytmy linijowej, począwszy, a kończąc na wysokopoziomowych interfejsach typu Keras, gdzie specyfikujemy wielkość neuronową, która może przetwarzać sekwencje, a brać jakiś, na przykład, brać film i analizować klatkę po klatce, każdą klatkę przetwarzać sieciami konwolucyjnymi, a następnie na wynikach z tego przetworzenia stosować sieć rekurencyjną, LSTM, która na przykład analizuje film klatka po klatce i się zastanawia, co się dzieje na tym filmie. No jak widać, no zastosowań tutaj może być dużo, tak? Ważnym w tym całym zamieszaniu związanym z tensorem Deep Learning jest to, że wiele z tych sieci tych modeli deep learningowych, opartych na przykład na zadania rozpoznawania obrazów na wizji, jest publikowana jako open source nie tylko w formie architektury, ale również jest publikowana, są publikowane wagi, tak? Czyli bierzemy taki model jako kawałek takiego grafu w TensorFlow, bardzo duży, zawierający setki milionów wag czasami, i możemy z niego skorzystać, tak? Czyli mamy już jakby część sieci, która w świetny sposób z tej wielowymiarowej przestrzeni mających tysiące wymiarów, setki tysięcy wymiarów na przykład obrazów, zamienia to na przestrzenie wielowymiarowe, które można wykorzystać do innych zastosowań, tak? Czyli możemy wziąć taką sieć, która rozpoznaje obrazy, na przykład z open source, która się rozpoznaje obrazy z ImageNet, i zastosować ją do naszego problemu. Niekoniecznie musimy uczyć się od nowa, ponieważ możemy ją umieścić w naszym grafie, w TensorFlow, i oznaczyć ten cały podgraf jako nieoptymalizowany. Natomiast wyjście z tego grafu możemy wrzucić dalej i optymalizować tylko tą dalszą część, tak? Czyli nie musimy się na przykład uczyć tych warstw, które są odpowiedzialne za rozpoznawanie kształtów na niskim poziomie, tekstury i tak dalej. Mamy to gotowe. Czyli mamy nowe zastosowanie, możemy brać kawałki i wyrzucać do TensorFlow, do tego grafu i łączyć dalej te elementy i wykorzystywać nowe, tworzyć jakby nowe rzeczy, jakby na zasadzie trochę taki plug and play. To jest ważne, właśnie możemy te grafy oznaczać jako nieoptymalizowane i uczyć na nowych danych, tak? Czyli no jest to z punktu widzenia człowieka z branży data science jest to dość niesamowite. Skalowalność, tak? Czyli mamy elastyczność na bardzo niskim poziomie, możliwości zewnętrzne na wyższym poziomie, mamy w zasadzie bardzo skomplikowane architektury sieci neuronowych skomplikowane w kilku liniach w Pythonie, ale mamy też również na inżynieryjny poziom najwyższy z punktu widzenia użytkownika w kwestiach związanych bardziej przyziemnych, tak? Ale niezwykle istotnych biznesowo, tak? Czyli mamy skalowalność zapewnioną. TensorFlow 2.0 jest to już wcześniej, bo to open source, teraz już jest praktycznie jest tam jeszcze kilka nowinek, to trzeba było sobie poprosić o TensorFlow 1.0. I teraz tak, dlaczego jest możliwe wykorzystanie, zrównoważenie tych wszystkich obliczeń? Tutaj mamy sieć Inception, tak, która rozpoznaje obrazy. Jak się okazuje, możemy to zrównoważyć na dwa sposoby. Jeden sposób to jest, jeden obszar zrównoważenia to jest model paralelizm, polega na tym, że jak mamy jakąś dużą macie, duży tensor na wejściu, na przykład taki obrazek, to nie musimy tych wszystkich obliczeń wykonywać w jednym miejscu.
Możemy jakby partycjonować wejście na kilka elementów i każdy element przetwarzać oddzielnie. Druga, nawet istotniejsza na sposób na rozproszenie tego, to jest data parallelism. Czyli mamy bardzo duży zbiór danych, tak weźmy przykład NVIDIA, chcieliśmy milion obrazków z tysiącem klas. I każdy obrazek, strategia uczenia tych sieci polega najczęściej na stosowaniu tak zwanych mini batches, czyli nie bierzemy całych danych i nie liczymy gradientu dla całych danych, które są naszymi danymi uczącymi, tylko bierzemy tak zwane mini batch, czyli na przykład bierzemy kilkaset obrazków i dla tych kilkuset obrazków liczymy gradient. Potem bierzemy kolejne kilkaset obrazków i dla tych kilkuset kolejnych obrazków liczymy gradient. Więc bardzo fajnie można to rozwalić, bo okazuje się, że jak i tak bierzemy po kilkaset obrazków za każdym razem, to może po te kilkaset obrazków możemy wziąć na przykład maszynę. I pojawia się jeden drobny problem na pierwszy rzut oka z tym rozwiązaniem, tak, że musimy gdzieś trzymać parametry, które są de facto jakby wagami w naszym modelu, aktualizować, wykonywać obliczenie gradientu na jakiejś maszynie i wysyłać do maszyny, która trzyma te nasze wagi, tak, może być dużo, do setek milionów. No jaki tutaj mam problem? No mam problem oczywisty, że w międzyczasie, jak ten worker sobie liczy gradient na wagach, które otrzymał i na swoim mini batch, czyli tak mi się jakieś stosowne po zbiorze danych, tak? To w innym międzyczasie już mógł zmodyfikować te wagi. A co ciekawe, w tym obszarze nie jest prawie teoretycznie żadnego problemu. Czyli ta odrobina braku synchronizacji i odrobina braku szumu nie stwarza, znaczy nie pokaże wyników w żaden sposób, tak? To jest jakby charakterystyka tego całego problemu, tak? Może ciężko to uzasadnić naukowo i w sposób ścisły, ale tak faktycznie jest. Zresztą wiele strategii związanych z takim bardzo na poziomie technicznym z uczeniem tych sieci, bo sieci neuronowych polega właśnie na jakimś randomizowaniu, tak? Czyli wagi zawsze randomizujemy, na wielu obszarach dodajemy różne szumy. Jedna z ciekawych strategii się nazywa dropout, gdzie losowo wyłączamy neurony z procesu uczenia. I jak się okazuje, no to dobrze działa, a to że mamy taką właśnie nie do końca sprawną synchronizację, też zupełnie nie przeszkadza. Kolejny atut tegoż rozwiązania polega na tym, że nie musimy tego koniecznie robić w data centrach na GPU. Możemy wrzucić na komórki na część obliczeń. Od TensorFlow 1.0 w ogóle są ciekawe przykłady, gdzie możemy wziąć właśnie sieć Inception, wytrenowaną na Inchnet i stworzyć sobie programik, który jest gotowy, w zasadzie można go uruchomić. I stworzyć tylko program na komórkę, który będzie rozpoznawał tak w oparciu o to, co mamy, to co dziś kamera, tak? Poprzez klasy ImageNet, tam jest tych klas 1000, ale okazuje się, jakbyśmy chcieli w naszym zestawieniu biznesowym mieć jakieś inne, to znowuż możemy wziąć tą wielką sieć neuronową, odciąć kilka warstw i przyłożyć kilka kolejnych i mamy gotową sieć dla naszych zastosowań. Kolejną ciekawostką jest GPU, mówię, i custom hardware. Jest coś takiego, co się nazywa TPU, nie wiem, czy ktoś słyszał od was o Tensor Processing Unit. Tutaj znowuż właśnie trochę taki z tej dziedziny, dlaczego szum nam nie przeszkadza i nam nie przeszkadza. No, faktem jest to, że TPU, czyli Tensor Processing Unit, żeby zmniejszyć potrzebę mocy przy inferencji, tak, czyli przy dokonaniu predykcji gotową siecią neuronową, wykonuje obliczenia precyzji 8-bitowej. W odpowiedni sposób i znowuż Tensor Flow wspiera ten cały proces, czyli bierzemy sieć, która jest przystosowana do pełnej precyzji, a jeżeli chcemy wdrożyć nasz model na narzędziu mobilnym albo na TPU, możemy przetworzyć go w sposób automatyczny do
takiej sieci, która będzie dobrze działała w tej precyzji, która jest na tym sprzęcie docelowym naszym. Czyli jak widać tam od strony inżynieryjnej no, było sporo do zrobienia. Tak? Kolejną rzeczą od strony inżynieryjnej w TensorFlow jest kwestia tak zwanego scoringu, tak? Czyli mamy gotowy model, chcemy go wdrożyć w jakiejś infrastrukturze, tak? Mamy do tego wsparcie. Mamy wsparcie do wielu wersji modeli, czyli nawet jeżeli mamy jakieś zapytania od klientów, które są w trakcie scoringu i chcemy wrzucić kolejny model, kolejną wersję modelu, to nie musimy jakby zakończyć niepowodzeniem tych bieżących zapytań do poprzedniej wersji, tylko możemy płynnie przyjść do nowej. Także nawet takie szczegóły są tam potraktowane ze starannością. Tak, to jest przykład tego demo, który jest z TensorFlow 1.0 dostępny na GitHubie. Czyli tutaj mamy tak, TigerCat i mamy IceCream. Jeden ciekawy przykład być może zastosowania TensorFlow właśnie na Raspberry Pi. Jeden inżynier z Japonii postanowił pomóc swoim rodzicom w sortowaniu ogórków. Czyli znowu jeszcze prosty hardware, wyuczona sieć wielowarstwowa. Sortowanie w Japonii nie jest banalnym zadaniem. Klienci są wymagający. To był wstęp do Cloud Machine Learning, tak? Czyli co z tego Clouda? Dlaczego to prowadzi? Ogórki będą posortowane. Tak, czyli możemy posortować ogórki, to jest co to chce. To jest prawdziwe zastosowanie. Wersja 2.0 będzie szatkować. Tak jest. Szatkowanie wersji 2.0. Teraz tak, to był krótki wstęp do CloudML, tak? Czyli CloudML jest bardzo wiele narzędzi na rynku. CloudML tak naprawdę jest TensorFlow. Czyli mamy możliwość skorzystania z całej infrastruktury GCP i jeżeli nie chcemy mieć samemu budować tych GPU-sów, wkładać w infrastrukturę, martwić się tym wszystkim, możemy kupić gotową maszynę obliczeniową. Na zasadzie serverless, tak? Czyli to jest CloudML, czyli to jest TensorFlow włożony w infrastrukturę GCP. Oprócz tego jeszcze jest dość ciekawy element, jeżeli ktoś tak naprawdę chce zrobić jakąś aplikację gotową, być może w ręce na sortowanie ogórków, ale nie chce samemu przeuczać tych warstw sieci neuronowej, może skorzystać z gotowych API. To jest przykład zastosowania Vision API, tak? Więc wyjście z Vision API, czyli to jest trochę mocniejsza sieć niż oparta o ImageNet, bo mamy więcej klas niż 1000. Jestem w stanie rozmawiać, że to jest kod, to jest duży sukces. Ale też, jeżeli wykonał takie zapytanie do Vision API, i wrzucimy jakiś obrazek z tekstem, to dostaniemy w odpowiedzi też informację o tekście, który się pojawił na obrazie. To było tutaj jakieś możliwości biznesowe. Tak, to jest trzeba takiego zapytania, bo tutaj nie do Vision API, tylko do Speech API. Jeżeli mam Google Storage, jakiś plik audio, możemy się dowiedzieć, możemy dostać tekst, który jest tym audio.
Tutaj mamy wyzwania, tak? To są takie wyzwania bardziej standardowe, powiedzmy, biznesu analitycznego, tak? Więc te typowe zastosowania, jeżeli takie zderzymy z tą złożonością, to cloud machine learning może nam się przydać. Tak, co jest istotne, to rozwiązanie, jeżeli chodzi o tworzenie, uczenie modeli, jest serverless, już kończę. Więc to po prostu jedyne, co specyfikujemy, to czy chcemy mieć bardzo dużą siłę obliczeniową, średnią czy małą, tak? I to tyle, tak? I nasze i modele będą się uczyć, jeżeli odpowiednie dane wrzucimy w Google Storage. To jeszcze tylko wspomnę o tym, że mamy narzędzie w CloudML, które się nazywa GitLab. I przypomina inne narzędzie Jupyter. I tutaj jakby mamy gotowe wszystkie APIs podłączone i nie musimy się martwić o konfigurowanie tego wszystkiego. Możemy skorzystać z BigQuery, przepuścić przez Dataflow, czy też przez DataProc, gdzie mamy bardziej, mamy po prostu obecne narzędzia w infrastrukturze. Mamy HyperQL, które pozwoli nam metodą brute-force'ową przeszukać jakąś przestrzeń hiperparametrów, czyli nie tych fakt, tylko na przykład liczby warstw, wielkości warstw i innych takich metaparametrów związanych z uczeniem sieci. Także tak, wspomnieliśmy, mamy serverless, specyfikujemy tylko siłę obliczeniową, którą chcemy mieć na wejściu. No i przy użyciu tego Data Lab, czyli czymś na Jupyter Notebook, możemy skorzystać nie tylko z CloudML-a, ale możemy skorzystać z BigQuery, z Dataflow, jakby skleić to wszystko w gotowe rozwiązanie. Tak, to jest mniej ważne, więc przeskoczę i zakończę.